Dzień dobry. Dziś moim i Państwa gościem jest Beata Tadla, znana dziennikarka radiowa, telewizyjna. Dzień dobry Pani Beato. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Beato, w Legnicy, tuż po spotkaniu z legniczanami, wzruszenie się pojawiło na Pani twarzy nie raz i nie dwa. Zawsze jak Pani wraca do swojego rodzinnego miasta, łezka wokół się kręci? Nie zawsze, ale to było wyjątkowe spotkanie, ponieważ takiego wsparcia, tylu dobrych, ciepłych słów, tylu uśmiechów, no dawno nie spotkałam w takim natężeniu, bo sala była rzeczywiście pełna i no, to mnie ogromnie cieszy. No, emocje rzeczywiście były, no bo jednak kiedy słyszę od mieszkańców mojego rodzinnego miasta, żebym się trzymała, żebym się niczym nie przejmowała, żebym przetrwała, że przetrwam to wszystko i będzie dobrze, no to naprawdę, to jest potężny zastrzyk energii. No i ten zastrzyk nie bez przyczyny, bo te słowa wsparcia padały pod Pani adresem w związku z tym, co Panią spotkało w telewizji publicznej. Zresztą tam było poświęcone to spotkanie dobrej zmianie w telewizji publicznej. Jak Pani teraz po 3 miesiącach, odkąd 14 stycznia otrzymała Pani wypowiedzenie, już trochę z perspektywy spogląda na to, co się stało, na ten może swojego rodzaju przewrót w TVP? Staram się nie spoglądać, bo mnie trochę denerwuje to, że bardzo dobry program, który tworzyliśmy ze świetnym zespołem, z naprawdę wspaniałymi, oddanymi ludźmi, takimi świadomymi pracownikami, świadomymi wartości pracy zespołowej, że nagle to wszystko zostało rozbite, że nie ma już tych świetnych wydań, z którymi wychodziliśmy ze studia, że nikt już nie dba nawet czasem o taką dziennikarską, dobrą oprawę materiałów, o którą my zawsze dbaliśmy, do której przykładaliśmy dużą uwagę. I ponieważ mnie to denerwuje, to postanowiłam nie oglądać, żeby się jeszcze bardziej nie denerwować. Czasem chcę oczywiście zobaczyć, jak jakieś informacje są przedstawiane w wiadomościach czy w TVP Info, no bo zawsze dobrze jest wiedzieć i mieć szerszy ogląd. No i niestety jest to smutny obraz. Dlaczego właściwie Panią zwolniono? Jaki był powód? Już teraz no chyba może Pani o tym mówić. Bo się zmieniła koncepcja, to usłyszałam. To znaczy, ale Pani była koncepcją inną, tak? Jak to wytłumaczono? Nie wytłumaczono. To, wie Pan, to jest trochę tak, że ta zmiana była szykowana od dawna i oni doskonale wiedzieli, jakich mechanizmów użyć, żeby pozbyć się... A w którym momencie Pani poczuła, że to już jest koniec i czas pakować manatki z szuflad, czas opróżniać biurko? 14, kiedy przyszłam, żeby dostać wypowiedzenie, no to właściwie byłam przygotowana i to już od dłuższego czasu na to, że dobra zmiana nas dosięgnie. Tym bardziej, że koledzy, którzy byli w pracy przez pierwszą połowę stycznia, no to tak jeden po drugim dostawali wypowiedzenie i właściwie słyszeli dokładnie to samo, że się zmieniła koncepcja, że właściwie wszystkich to się bardzo ceni i szanuje, no ale zmieniła się koncepcja i teraz trochę inna będzie ta telewizja, czyli czytaj, z innymi ludźmi. A czy Pani w swojej karierze spotkała się z podobnego rodzaju czystkami, bo chyba takiego słowa można tutaj spokojnie użyć w kontekście tego, co się w mediach publicznych wydarzyło po zmianie władzy. Pamięta Pani wcześniej takie sytuacje? Władza przecież zmieniała się niejednokrotnie już za Pani pracy w mediach tych ogólnopolskich. Tak, ale ja nie pracowałam w czasie zmiany władzy w telewizji publicznej. Wcześniej ostrzegano mnie, że zobaczysz, tam jest jak zwykle tak samo. Telewizja będzie łupem politycznym, zmieni się władza, to i tak bez względu na to, czy ktoś
jest obiektywny, czy nie jest obiektywny, zresztą ja sobie nie mam kompletnie nic do zarzucenia, to i tak będzie musiał się pożegnać, bo przyszło mu pracować dokładnie w tym momencie, kiedy partia kończąca kadencję, czy przegrywająca wybory, no akurat rządziła. Więc to był chyba taki jedyny grzech nas wszystkich, że pracowaliśmy właśnie wtedy. No to bardzo łatwo jest potem przykleić komuś stygmat na czoło, wmówić wielu ludziom, czy czytelnikom niektórych mediów czwartej RP, czy wyznawcom swoim, że właśnie no to jest to zło, ci funkcjonariusze rządzącej partii, i tak nas zresztą nazywano i nazywali nas też politycy Prawa i Sprawiedliwości. Naszymi nazwiskami na lewo i prawo rzucali jeszcze przed wyborami z informacją, że jak wygrają, to nas się pozbędą, że to jest jakaś obietnica wyborcza. No i tak się potem stało, zgodnie z tym, co politycy powiedzieli, więc się tak czasem zastanawiam, czy to nie były naciski polityczne. A wspomniała Pani podczas spotkania z Legniczanami o tym, że to już, mimo że tak samo się nazywa, chociaż wiele osób już różnego rodzaju przezwiska do TVP wymyśla, że wspomniała Pani, że to już nie jest ta sama telewizja. Dlaczego to nie jest ta sama telewizja? Nie jest ta sama, dlatego że telewizja to są ludzie. Jeżeli w ciągu 2 tygodni zespół został rozbity, w ciągu kilku tygodni nastąpiła totalna zmiana w redakcjach, nie tylko na szczeblach władzy, nie tylko na stanowiskach kierowniczych, ale też tych osób, które pojawiają się w okienku i które pracują, czy to jako reporterzy, czy jako prezenterzy. Telewizję tworzą ludzie. I dlatego mówię, że to była inna telewizja. Jest Pani wieloletnim, doświadczonym dziennikarzem. Jak Pani, obserwując na to, co się dzieje z mediami publicznymi w Polsce, jak Pani to odbiera? Czy można tutaj mówić o cenzurze tak wprost? Nie trzeba niczego cenzurować, jeżeli ludzie, którzy pracują w jakimś medium, wierzą w to, co robią, a robią to, co jest zgodne z przekazem rządzącej partii, no to wtedy nie ma mowy o cenzurze. Oni po prostu to robią z przekonania. Może z innej beczki, teraz troszkę bardziej swobodne tematy. Proszę powiedzieć o swoich najbliższych planach. Nie jest tajemnicą, że pracuje Pani nad książką. Na jakim ona jest etapie? Kiedy można będzie poczytać o Pani doświadczeniach związanych z ostatnimi latami życia? Boże, jak to zabrzmiało. Ostatnimi latami życia. Jak? Ojej. Rzeczywiście, teraz jak sobie sam to wyprojektowałem, to... No, wiemy, o co chodzi. Wiemy, o co chodzi. Nie ma problemu. Nie wiem, kiedy książka będzie gotowa. Ostatnimi kilkoma. Na bezrobociu okazuje się, że nie ma się w ogóle czasu. Co chwilę coś robię, kończę studia podyplomowe, mam wykłady dla studentów i bardzo lubię to, co robię w tej chwili. Daje mi to dużo satysfakcji, ale... Obiecałam książkę i ona będzie. Będzie dotyczyć tego, czego nie widać, czyli emocji poza kamerą. Czyli tej drugiej strony, tak? Tak, tak. Czyli nie tylko tego, kiedy ja jestem w pracy, bo występuję na ekranie, czy występowałam na ekranie, ale też tego wszystkiego, co jest otoczką, co towarzyszy naszym występom, kontakt, o tym, jak wyglądają kontakty z widzami i tak dalej, i tak dalej. No nie będę zdradzać, bo wtedy nikt książki nie kupi. Pani Bato, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę jak najlepiej spędzonego czasu, pewnie teraz jeszcze trochę wakacji, a potem no może powrót na duży ekran, tak? Powrót do jakiejś dużej telewizji informacyjnej? Czy nie? Zobaczymy. Przecież jestem teraz w telewizji, nie? No i bardzo się z tego powodu cieszymy. Raz jeszcze serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu. Do widzenia.